Zakończyła się właśnie gruntowna modernizacja sali gimnastycznej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach tej inwestycji między innymi wymieniono okna i położono nowy parkiet. Na symbolicznym przecięciu wstęgi był dziś Maciej Parysek. Nowa sala sportowa powstała na bazie starego, wybudowanego jeszcze w starej technologii obiektu. Teraz nabrała pełnego blasku. Poza tym na jej parkiecie mogą ćwiczyć dwie klasy równocześnie. Dziś odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, a więc oficjalne otwarcie nowej sali przy pierwszym LO. Możemy prowadzić zajęcia już w zupełnie innej sali, w czystej sali, w sali, w której jest parkiet odpowiedni, w której są odpowiednie siatki, zabezpieczony balkon, gdzie zazwyczaj są zajęcia gimnastyczne albo taneczne. Nie jesteśmy narażeni na piłki, które wpadają z nienacka. Teraz uczniowie będą mieli komfortowe warunki do uprawiania sportu. Poprzek będzie można wykonywać także ćwiczenia na dwa boiska. Ułatwi nam to dużo zadanie, ponieważ mamy nieraz więcej niż jedną grupę. Nie mieliśmy też luster, które teraz zamontowano i dużo lepiej tańczy nam się układy taneczne. Bardzo nam się podoba, ponieważ lepiej nam się ćwiczy i jakoś tak fajniej jest, nie, bardziej kolorowo. Z nowo wyremontowanej sali cieszą się nie tylko uczniowie i nauczyciele. Cieszy się również Paweł Rajski, starosta ostrowski, który jest absolwentem pierwszego liceum. Tych, którzy przyczynili się, jest wielu, bo i radni poprzedniej kadencji, i radni obecnej kadencji, na pewno i dyrekcja szkoły, jak i sami wykonawcy. Ważne jest również to, że przy realizacji tego zadania udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, że nie wszystko z własnego budżetu, ale że wykazaliśmy się umiejętnością pozyskania środków zewnętrznych. Koszt inwestycji to nieco ponad 1 000 000 zł. Na tę sumę oprócz remontu sali złożyła się także wymiana centralnego ogrzewania oraz nowa elewacja. Kompleks sali gimnastycznej został zremontowany w sposób kapitalny, poczynając od zewnętrznych ścian, od remontu dachu, od wymiany stolarki okiennej, poprzez to, co w środku, czyli fantastycznie odremontowany parkiet, pełnowymiarowe boiska do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, piłki nożnej, halowej. Dzięki wyremontowanej sali uczniowie będą bardziej kochać sport. Taką nadzieję mają dyrekcja i nauczyciele szkoły. Byłoby to nawiązaniem do bogatej sportowej tradycji tej placówki.